Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andes i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Heaven's Questa, a jest no oczywiście Madzia i Wojtek. Jesteśmy, dzień dobry. Jakie synchro w ogóle. A my się nie umawialiśmy, żeby nie było. Magda, to ta jedna piaskownica. Tak, tyle lat razem, no. Jedna na milion, jesteśmy, dzień dobry. Piaskownica. No. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy trochę przygotowani. Siedzieliśmy na serwerze bardzo długo. Tak. Udało nam się porobić milion rzeczy, ale o tym opowie wam Madzia i Wojtek. Ja to się Wojtek wyplułem z punktów, Maciek ja się też. Wypluł z punktów. I Magda też. Madzia też sobie odrobiła i mamy teraz tak, tutaj połowiliśmy trochę, więc Maćkowi daliśmy na chesta dwa enchanty do obrony, bo nic więcej nie wypadło. Mhm. Ja mam na mieczu sharpness, Magda ma na mieczu sharpness i udało mi się też wyłowić fajny łuk, więc zobaczymy, może się uda. No i mamy koksy. My mamy po dwa, a tak. Maciek to... Tak, ja mam cztery. Tak, ja mam cztery. Maciek znowu robi, słuchajcie, zaprzynętę. Za chudy tak. Z Andecem. Mhm. I robimy tak, słuchajcie. Maciek tam wbiegnie, będzie ganiał. Wojtek go będzie ściągał z łuku, tak kawałek dalej. Ja będę stała z tyłu, żeby on na pewno na Maćka się najarał, nie? No tak. I jak już mu zejdzie... Tak, jak łuk mu zejdzie już z niego, no to my z Wojtkiem ganiamy za nim i mieczami. Tylko Maciek, ty te koksy to musisz obserwować, jak to idzie i staraj się z nim nie biegać po obrzeżach, dlatego że jeżeli on walnie i tupnie, to wypadniesz. No to tak. Polecę. Ganie tak jak ostatnio. To było idealne, tak, naprawdę. Tak, tak, tak. Ja już mam opracowany trening z chudakowską dzisiaj. I wydaje mi się, że teraz z tymi enchantami no może nam teoretycznie pójść troszeczkę lepiej, no bo to jednak trochę wzmacnia broń, a że nic innego nie możemy, a ostatnio prawie się udało. Tak, nie było daleko już. Tak. No i pan został tam też zdespawniony, bo Magna nie mogła naprawić, więc musiałem nie, się nie pozbyć. Umiem. Ale mamy nowe głowy, bo tutaj się postaraliśmy. Tak. O, też byliśmy ja na ręce główki. I ogarnęliśmy, także... Mamy nadzieję, że damy radę i najgorsze jest niestety to, że musimy go pokonać dwa razy. Tak, masz co, Sanda? Tak, Maćkowi właśnie dam, bo to on to musi Maciek postawić. Postawi. A czego on musi? Znaczy on musi ostatnią głowę postawić. No to też ja mam Sanda. Głowy. To masz, ale Macia. Ale to dasz mu ten i ten i on po prostu postawia, my się cofniemy, żeby na niego się skupić. A, no tak, nie? Tak, to bardzo mądre, owszem. Nie wiem, moje wypowiedzi są zawsze mądre. Boję się. Teraz się skapnąłem, że nie ma muzyki włączonej, tak jakoś... Tak cicho, Wojtku. Gości mamy. Naprawdę? Gości. What? A! No jest? Chyba żartuję, bo była burza przecież. Zrobisz to! Aha. Ej, pierwszy raz widzę coś takiego. A ja widziałem już nie raz. O, ty się pokłóciły. Ale to co, tu się konie zespełniły, czy to oni? Nie, tam był jeden koń, a potem one się już zespełniły. Oddaj, gamyrek, czy co tam. Aha, czyli te konie są, że tak powiem, do... one biją, no, tak? Tak, tak. Ale halo, nie, mój drogi. Dalej. Dalej, w kącie. W kącie, tak jak ostatnio, a my z Magną to poczekamy na wejściu. Tak. Dajcie mi głowę. O tu chodź. Czekajcie, o, tu masz dobra. Główki i sobie tu rób. No dobrze. Ja w ogóle za Wojtkiem, żeby się znowu nie nadziała, jak to ja. Jaki ci ładny jeżyk. Gotowi? No dawaj go. Ale ty, co tam uciekasz od niego? Tylko uważaj, bo on wybuchnie, cicho, nie za blisko. Wiem, że wybuchnie przecież. No, jak, tylko puchaj, na ciebie ruszy, jak tylko na ciebie ruszy, to weź pierwszego koksa. Już bierz koksa. No, jedz. Nie, no, jeszcze nie, czekaj, bo już, biegaj. Dobra. Mam nadzieję, że on nie pójdzie na mnie. O nie, no jednak. Jak na ciebie poszedł? No. Nie, na mnie, to ty ga... Nie. Na Wojtka. Na Wojtka gania. Czekajcie, dobra. Ja mam tępy miecz. Radę. Trudno. Zaraz może się najara na ciebie. Weź zrób dobre wrażenie, nie wiem, pokaż coś czy złuś, nie wiem. Czekaj, ja go tyrtnę, Magda, może. No właśnie, tego nie tyrtniesz, bo ja bym go nawet nie tyrtła. O kurde, a mnie wydupcył? Nie no, on nie chce... O, czekaj, bo coś do mnie strzela kiedyś. Bo on strzela randomowo, ale głównie jest na mnie skupiony. Kurde, ja wiedziałem, że to będzie takie complicated, nie? Gdybym ja wiedziała, to już sobie łuk wzięła. A może pójdę po ten łuk, co? Ja cię mogę go wyrzucić. Ale ja strzał nie mam, ja mam dwie strzały. Ja mam trzy, jak chcesz. Bo ten łuk dobrze robi, tylko że on ciebie bije, o. Ja nie widzę, gdzie chodzę, nie? No bardziej tak, chodź. Nie tam, gdzie dziura. Wow! Dobra, całe szczęście, że koksa zjadłem. No. Jak podleciałeś? O, czekaj, chyba na Maćkę się nakręcił. Tak. Tak? Nie. Nie wiem, idź tam, Maciek. Całe szczęście, że ja... Dobry enchant
Nie, na Wojtka dalej, ale poczekaj. Ale już blisko, wal go tam, wal. I zaraz ja wchodzę z mieczem. Koks... Ej, ten koks się strasznie szybko kończy. Bardzo się kończy, szybko, bo one są enchantowane, Wojtek, dlatego. Poczekajcie, ja muszę zregenerować życie, bo to no do połowy kurde. Trzeba mu dojechać, nie? Tak, 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 to on wtedy, wiesz, będzie robił tu taką osłonkę, to my go wtedy już z mieczyka dojedziemy. No, daj mu jeszcze raz, tak ładnie. Oj, on żeś wywalił! No chodź tu! Wróci, 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 wróci. Już zaraz chyba będzie. Dobra, chyba do... Nie, jeszcze próbuj, bo jeszcze? Za wysoko lata. Czekajcie, bo... Ja zaraz... Ja go tu próbuję, ale to wiesz co z tego, że ja próbuję... No, ja jak też on... go nie tyrtam. O, teraz go tyrtnąłem. Teraz. O, teraz się nakręcił. No to Wojtek, ty dzisiaj biegacz. Mhm. A, wow, wow! To czekaj, nie, ja koksa nie zjem na razie jeszcze. Ale on jeszcze jakby sobie... latał. Właśnie, czemu on jest tak wysoko? Weź go spróbuj jeszcze z tego, o. O, teraz. O, teraz się dobrze stegował. Jest, już jaką siepię. Czekaj, ja muszę zjeść. A. Tylko panowie, siebie nie bić. Tak, tak, o, tak. Zasrańcu stąd. Czas na koksa. No już niedużo, no bijmy go, bijmy. Dobra, ja muszę zjeść. Ja też, bo mnie zabiję zaraz. Ale już blisko, blisko, panowie. Dychaj, powiedziałem! Jej, umarł. O. Mam gwiazdę, ja mam. Ja moja. Ale, wiecie, co? Ale to dopiero pierwszy. Ale wiecie co, powiem wam tylko tyle, że z enchantami jest dużo łatwiej. Tak. Naprawdę, dobra, to powiem wam tak teraz. Ja Wojtek, jak będziemy stawiać kolejnego, wy z Magdą idźcie tam za ten... Nie, Maciek, ty musisz go uderzyć. Jak go uderzysz, to on pójdzie na ciebie, bo ja myślałem, że on idzie w twoją stronę i ja strzeliłem, a on był niczyj. Dlatego to tak się zrobiło. To słuchajcie, z takiej okazji, suchar time. O, już? Dobrze. Już dzisiaj spóźniony Magda nawet. Oj, tam dwie minuty, tam no. Pociągi polskie, wiesz jak jeżdżą, to tutaj no. Tak. Dobra, trzeba iść po kobla, żeby to załatwić. A w międzyczasie, suchar, ja. Od Tyrek 2015. Czemu gracz w trakcie gry je cukierki? Bo Malaga. Taki i kasztanki. To są moje ulubione cukierki, tak w ogóle. A to nie, to ja lubię jedynie Michałki. Ja one mają też takie crunchy, są z orzechami. Mamusia Tereska kupiła ostatnio w Biedrze. A jerkoniak z tego, z Mieszka, takie cukierki. A, też jest bardzo dobre. Jakie one są dobre, pyszne. Ja normalnie... Z rumem są też bardzo dobre. Ja odpłynąłem, nie? Z toffee są bardzo dobre. Tam chyba pół płytek nie ma, prawda? Wiecie co, ja tą gwiazdę nie ma. Zostawię. O, dobrze. Do bezpieczeństwa. To ja biorę własnego. Głowy znowu. Bier głowy, bier tego. A ja mogę je normalnie zbić czymkolwiek, czy muszę kifolem? Łapą. A to wiecie, że jeżeli my ubijemy teraz drugiego, to mamy już end of wszystko? Dobrze. Cóż, takie życie. A jak jest taka śmierć? Powiedział Maciek. Powiedział Maciek. A mamy Sulsanda jeszcze? Wojtek. Nie mamy wszystkiego, ale zaraz będzie portal, więc... Mamy trzy. Tam dobra. Są trzy, potrzebne są cztery chyba. Nie no jest tak. A no będzie portal, to ja idę, bo ja tu najbardziej obtegowana. I co? To dawaj tą gwiazdę, to od razu pierwszą gwiazdę zostawimy. No to ktoś musi ją wziąć. No to ja już idę po nią. Bo ja jestem... To Magda jedzie do portalu w takim razie. Ale nie, poczekaj. Najpierw... No poczeka, masz Magda go weźmie. No ja już mam. Mogę już wchodzić? No tak, no później na chodź. Papierze. Żeby nam, wiecie, nie znikło, nie? Chodź. Ale nie, to zadań, Boże, gdzie ja lecę, jak durna paraszka jakaś? No nie pamiętam, gdzie to było. Do przodu, po środku i potem było w prawo, jeśli się nie mylę. Nie, jak Claro. I Blaze Rody nam się odblokują. Madzia, we are waiting for you. No to stójcie tam, żebym ja wiedziała, gdzie świeci i gdzie on tylko, że Blaze Rody tak na dobrą sprawę to chyba były nam potrzebne tylko do tego, żeby tego Magma Cream zrobić, ale nie jesteśmy w stanie tego tak garnąć. I teraz co? Diamondy no, będą. No i teraz kolejny Nether Star i będą diamendy i mamy wszystko. Naprawdę wszystko? Mhm. Okay. Ale ja myślałem, że będzie więcej odcinków z tego u nas. A nie, no ja się spodziewałem więcej, tyle nie spodziewałem się, że dzisiaj może być ostatni. Znaczy, bardzo szybko nam poszło. A wiecie, co to oznacza? Tym koleżką. No co oznacza? Nową serię. No. Maciek, ile ci zostało koksów? Dwa. Wystarczy. Dobrze. Gdzie są sosandy? Kleje, koale, kwarce. Jak moja zbroja, no wytrzymała w sumie. To są. Magda, wiesz co? Weź za, już jak już lecimy, to kup za to wszystko, co masz złoto. Bo zrobimy koksy jeszcze więcej, żebyśmy w razie czego mieli, bo...
No nas nie stać. No ja nie. Mnie nawet na pół tej sztabki nie stać. Niestety. To się rzućcie we dwóch. Żebyś tak się dało. A żeby teraz nam poszło tak jak z tym pierwszym. No, mhm. Znaczy teraz, wiecie, mamy już plan i technikę w sumie, nie? Przedtem też był plan i technika. Znaczy, ja mówię tylko, że zadziałały tutaj bardzo enchanty, bo no, fajne rzeczy się udało. Dobrze, wyłożyć. Słuchajcie, żeby Wojtka nie słyszeliście, jak ja weszłam. No, to co ja usłyszałam na temat łowienia ryb, to... Oj, to moje. Ja wiem tylko tyle. Ja nie wiem, albo jestem ułomnym kretynem, który nie potrafi robić ze schematów. Słuchajcie, chciałem zrobić automatyczną no, taką... no ja chcę jeszcze. To nie. ...auto do fiszowania. I zrobiłem chyba z 8 projektów, żaden nie działał, więc no. Do domu. Do domu. Ale na szczęście trochę poszczęściło przy wędkowaniu, więc ideolo. Idziemy spać. Tak. W ogóle Maciek, twoja kura zniosła mi jajko. I ma teraz co ty dziecko. Gadasz? Ej, to ja chcę mieć dziecko. Dziecko jest u mnie już. Już się wykluwa. Aha, no już mi zabrała, no super. Już po prostu. No przepraszam. Kto ma tego Susanda? Ja. Magda. Gimme, gimme. Gimme, gimme more, gimme, 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 gimme. Tam na górze jeszcze chyba było jakieś złoto, bo zostało z craftu. Nic nowego nie zniosło. Idę spać. Też się kładę. Leisure. Terry Coxy wyszły. O, to spoczko. No to ja jednego poproszę. No się przyda tam. Pod koniec walki. Kto nie dziękuję. Ja tak lubię do łóżka. O! A tobie zostawię przed wyjściem. Aha! Dwa ci dam. No kładź się już! No zaraz, bo nie mogę w drzwi trafić. No. Nie trzeba było tyle pić. Jeść! Spać jak Tamagotchi. Jak Tamagotchi. Dobra, mamy wszystko? Tak, stójcie, tak, zobaczcie, tak, czy wiecie, macie żarcie, nie? Mamy, rzeczy. Ja mam tyle żarcia, że ja to w ogóle cały obiad. Steak, chleb, jabłko, rybka. To wiecie a co? Śledzik gdzie? No w rybce. Aha. Oj, śledzika bym zjadł. My ostatnio na naszej serii z Rafta, żeśmy byli śledzie, musieli łowić, kurde. Sakra. Czekajcie, zanim wejdziemy, to ja mam taką propozycję szybką. Tak, napraw to. Nie, suchartaj. No już naprawiam. Jak to już? Dopiero co mówiłam no szybko, swojego. Przed walką, Magda, przed walką, suchartaj. No to proszę. Proszę bardzo, suchar od Kini Mini 06. Co mówił mały Maciuś, kiedy widział na polu sarny? Sarnecki! Ktoś to musi zniszczyć, bo ja mam kilofa. Ja też nie mam kilofa. To zaraz ja łapko nateguję. Chlebem, o! Razem będziemy, ja rybą. Ten chleb pieczony miesiąc temu to idealny. Ryba też jest już na zakwasie. Jest ryba na zakwasie? O Jezu, wy się czepiacie z czegołów. Ja nie wiem. No w zalewie octowej to prędzej, no. No to zakwasie, no. Zakwas, ty zakwas widział. A te półbloki będziesz tu robił? Tu? Mam, wziąłem. Dobra, to rób. Chociaż, szczerze powiedziawszy, ja myślę, że my go możemy, wiecie co, jednak na środku zespałnić, dlatego że... Nie, Maciek, nie, na środku. Na środku, my się Maciek z Magdą po prostu... Już, bo Maciek już postawił... Nie, Maciek jednak na środku. My się z Magdą ja tutaj wytegujemy. Dobra, to ja go muszę pierwszy zrobię. Pierdyknąć, prawda? Tak. Tak, tego musisz uderzyć. A co ci te koble przeszkadzają? Nie, bo wiesz co, przez przypadek. No czego tak daleko mi okay. się cofamy? Się. Gotowi? Wszystko. Okay. Już. No. Poczekaj, aż on buch... Pucz go! No, czekaj bo on musi buchnąć tak, najpierw. I on go zobaczy, się podjara i ten. I ty, Wojtek, wkraczasz do akcji. No buchaj! O, i teraz się popatrz do niego, o! Tylko musisz go stuknij uderzyć. Stuknij go, stuknij go! Już! Dobrze, i teraz tobie. Uciekaj! Wojtek, do przodu i działaj! Już! Dumnie, tors do przodu i lecisz! Jak Herkules! Herkulej! O, jak mu ładnie zbierasz! Tłucz go tam! Maciek o koksach pamiętaj, jak ci się coś pamiętam, tam będzie pamiętam. Wojtek, ja o ty masz cela! No ja zawsze mam, w każdej grze. Czemu ty ze mną nie byłeś na strzelnicy nigdy? Ja mam takiego aima. A na strzelnicy to gorzej, wiesz? Nie, to ja na strzelnicy lubię, ja gorzej widzę. Bo myszką dobrze rusza Magda po prostu. No, jak ja już ruszę myszką, to same hedy polecą. No tłucz go, tłucz. Już blisko, zaraz go panowie dojedziemy. No jeszcze raz, Wojtek. Jeszcze już. Raz. Zleciał czy nie zleciał bakłażan? Tak. Zleciał, laga ma. A, o. Ja też miałem laga mózgu. Tłuczecie go? Czemu ja go tak. tylko dwa razy uderzyłem, już głodna jestem.
No chodź Maciek, biegnij tak. O! Proszę, proszę. No co mnie tam siepiesz? Kurde, ja wpadam w tą dziurę tu. No ja też właśnie. W ogóle lagi jakieś się porobiły teraz. Tłuczę się go? No trafić go nawet nie mogę właśnie, takie lagi są jak pod nim jest. Co ty gadasz? No mi się tak robi. Chodź. O kurde, no wpadam w te... Maciek, staraj się, może troszkę bardziej chodź po... Ty Maciek tam nie wpadaj. Gdzie ty jakieś... Lecą kule nade mną, Jesus! Kule nad tobą. Oj, chyba cię weszli. Sorry, no to nic. Ja ci tam wpadłam pod miecza. Bo ja go tak próbuję, o, i nie mogę. Wcześniej ja ubiłam z formy, wyszłam. Za dużo radości po jednym. Wojtek, łuk nic nie daje, chodź. No wiem, właśnie. Gdzieś mi tu klepa. Ale teraz mam wrażenie, że idzie nam trochę... Gorzej. Trudniej. No bo to już drugi. No, gdzieś żeś wyleciał, durny jesteś czy jaki? Wróć. Aha, ja nie mogę biegać, Boże. Znowu druga moja. No i pięknie. Panowie, koksa nie zdążyłam zjeść. Ja zjadłem pod koniec, bo ja już nie mogłem biegać, więc szybki rajan. A to nie, ja z chabik i lecę. No to co, to mamy dwa i co, będziemy oddawać? No. Ale co, później na koniec dostaniemy jakieś fajerwerki, jakieś coś, czy ja? Ja nie wiem, tam jest właśnie skrzynka i wiem, że na pewno odblokują... Jaka skrzynka? Tam na końcu, to na końcu, no. Tam jest na pewno skrzynka, ale wiem, że dzięki temu odblokowujemy diamenty. Co odblokowujemy, Wojtek? Diamenty. A, no to ja wiem, że diamenty, no. No tylko co nam po tych diamentach... Wiecie co? Szkoda, że nie było na przykład takiej sytuacji, w której, nie wiem, na samym końcu dostajemy na przykład, nie wiem, możemy sobie zrobić portal do endu, czy coś w tym stylu i na I przykład ostateczna trzeba, walka, zdobyć, żeby tak, diamenty, trzeba zdobyć, tak, no. Chyba, że tam będą rzeczy do tego, bo ja nie wiem. Zaraz zobaczymy. Bo może to właśnie o to chodzi, odblokowują nam się diamenty i na przykład mamy te do endu, nie? Bez endu. A możemy się przesunąć z czasem, czy nie? A mamy jeszcze? Musimy czekać. Wydaje mi się chyba, że mamy, ale ja nie wiem, czy on... Bo wiecie, jak to działa. A pamiętacie, co ostatnio się działo? No. Co do wielki? Masz? No mam, ale... No nie wiem, czy to... No trybi. Mogę to użyć, ale... Mhm, tak. No, to już nie mamy. No chyba żartujecie. Ja nie wiem, na jakim zasadzie to działa. Bo pamiętacie, ja ostatnio to wyciągnąłem po prostu z ekwipunku i... Tak, i działało, teraz zrobiłeś i się zrobiło, nie? Więc... No tak trochę dziwnie. To w sumie możemy pole uprawiać. Ja się nauprawiałam jak wcześniej, jak spijam te 2500 punktów. Patrzę, że to znowu w ogóle co, idzie, zaraz, dobra. Zaraz będzie noc. Tak, zaraz no będzie. Tak jeszcze chwileczka. O, Maciek rolnikiem zostanie. Tak, ja już się przygotowuję. No, do zawodu. Działaj. Dobra, czekajcie, o, Wojtek zasady. Do siebie poszedł. Tak, ja do swojego gniazda i zaraz będę snajpić. Naprawdę, tak ładnie nam poszło. No, dzisiaj się udało wyjątkowo no. Ładnie, nie? Czekajcie tu. No gdzie mnie z tą strzałą? Dobra, ja to już strzałem no, mam. No wyjazd powiedziałem. Strzałę gwiazdę, ja już czekam przy portalu. A czego ten na dole otwarty? Gości zapraszacie? No. Ja tam chyba, wiesz co, łowiłem i nie chciało mi się, żeby... Nie chciałem być sam. Po prostu taki... Przyszedł, pomrełczał i... Dzwonić. Ile jeszcze do tego? No jeszcze chwileczkę, czekajcie, to jeszcze... Jak się czeka, to powiem wam, że jakoś to dłużej idzie. Tak, jak się coś robi, to... Ej, to mówicie co? Słuchaj, nie sam. Słuchajcie, możemy poekspić trochę, żeby sobie diaksy kupić, tak na koniec, taką nagrodę sobie zróbmy. Chociaż każdy po jednym, ale diaks nie zdążymy, bo to stuwa jeden diamant. Naprawdę? Tak. No. Czekajcie, idę ekspić szybko. No też idziemy. Są drogie. Zobaczymy, o, koledzy są. Jak to stuwa? No stuwa, ja mam i tak najbliżej. No ty tak. A czekaj, to tak szkoda chyba tych mieczy, nie? To wiecie coś... co, ale no... Oj, przepraszam. Spoczko. Ja to wiecie co, ja spróbuję wejść do Netheru i spróbuję ubić te. Pigmeje. Dobrze, to a to ja będę stała przy portalu i czekała. A ja muszę, może to się uda, słuchajcie. Gorzej jak gaz nagle się pojawi i portal zgasi. No to przyjdę do ciebie. Wlazłeś i laga zrobiłeś. Przykro mi. Mi nic zrobił. Mi ty robiłeś z tym.
Z biderem. Jak fajnie ci podskakują te zombiaki, jakie bijesz, wiesz? Naprawdę? Czekaj, przybliżę. No i idź tam i chlej. O, o, o! Zobaczysz sobie u mnie. A, dobrze, no że ja ten daszek zrobiłam. No oczywiście, że jest gaścik, nie? Teraz to niech się cmoknie w pompkę. A teraz się widzowie śmieli, że dwa odcinki próbowaliście upolować Gasta. Magda raz tylko wlazła, zabiła i po sprawie. Tak. Ale tak było wtedy. A i co mnie uderzyło? Za blisko stoisz widoczniej, a w środku musisz mieć pająka. No jest pająk, właśnie faktycznie. No, no to on cię macką tam. Ej, to jest jak Magda Gessler normalnie. To było z mikrofali! To jest ogrzewany mikrofalówce, podgrzewany dwa razy na ogniu. Dokładnie. Jesus. No Jezu, sama to zrobiłam, to i wiem, co tam jest i jak się dzieje. Wojtek, tylko tam najpierw wróć z tego netteru, żeby znowu jakiejś kompilacji nie było. Nie wiem, także powiedzcie mi, jak już się portal... No ja otworzy. Tu stoję i tak patrzę. To czy ty wychodzisz tu, co tu spada? Co ty tam ubijesz, bo lagi się robią? Pigmeje. Ale ty ładnie jedziesz z tymi punktami, widzę. Ale już mi się, wiesz co, skończyły takie zespałnione tutaj przy wejściu, wiesz? I teraz już się boję, bo tu jeszcze gaz lata. Aha, okej. Okay. Nie, myślałam, że powiesz, tak! Że ładnie idzie, ale już mi się znudziło. Wojtek umiera. Nie, żyje. Wiecie, i tak to ja mam gwiazdę. No właśnie. Ty gwiazdo, ty nasza, ty. A. No w złoty mieczek ktoś preferuje? Nie. Chyba, że trzeba byłoby znowu punkty expić tam na tym. Tak. To do zużycia po prostu. No możesz umrzeć. Tam ci wiedźma spadła, czy creeper? Creeper. Taki czarny był. Creeper. Afrykański. No co, to twój tekst. No taki afrykański. Nie, no nie wkoksimy sobie tyle punktów. Oj, no. Zapraszam. Dobra, to już wracam. Maciuś, wróć. Tylko to... biegnij szybko, bo Mareczek ale, czeka ale na wiecie ciebie. Co, tam mogą być te... może by się okazać, że w skrzyneczce sobie będą diamenciki. Myślisz, zobaczymy. Że będzie taka nagroda? Siop. O. Ej, dobry, dobry, dobry. Dobra, bo prosto, prosto, prosto i na prawo, tak? I? To czekajcie, zanim będzie ten, zanim będziemy sobie robić diamenty przed ostatnim wejściem finałowym, suchar time. Suchar time. Suchar od Westy. Jaką kawę piję spóźnialski? Latte. Dobra, kawa. No, rzucaj. Ha. Oczywiście, że tak! Naprawdę! Ile? 12! 12 na portal! A, więc to jeszcze nie koniec, kochani! A przepraszam, ja mam ambitne pytanie. Dostałem 6 za to w szkole? Nie! Skąd weźmiemy oczy Endermana? Mamy no, sobie sami upolować? Tak. Wiecie, ile to jest roboty? No. Wiemy. Chociaż czekajcie, my w domu mamy chyba z 3 czy 4. O kurde. Czyli co? Czyli będziemy potrzebowali mieczy. Czyli ja powiem tylko tyle. Jeszcze teraz, lepszych zbroi. Tak. Znaczy powiem wam tak, plus jest taki, że została nam w domu dosyć spoko wędka, więc jeżeli dałoby radę wyłowić łuki... Ale po co ci łuki? A w sumie to... No, znaczy nie, wystarczy tylko jeden taka dobrą sprawę. Ale po co ci? Teraz mamy... kulek! Ale teraz zrobimy sobie diamenty, zrobisz sobie sam enchanting table i będziesz miał jeszcze lepsze, jak sobie zakniesz sam. A nie będziesz stał i łowił. To nie głupie. A. No. Ale obsydnie robisz sobie sam tą razą. No. Moje. Dobra, to trzeba... Czekajcie, jeszcze blaze rody trzeba nam kupić do oczu. Gdzie są blaze rody? To już zajmą. Po drugiej stronie były. Popatrzcie, a to w ogóle... po to były blaze rody. A, widzicie? Ej, to nie jest koniec taki łatwy, szybki. O, i diamenty, proszę, 100 punktów. No to nie jest ostatni odcinek, kochani. Kolejny będzie ostatni. O kurde. Będzie ile jest potrzebne? Jeżeli przeżyjemy, Magda. Na całą, ty masz na diamenty? Na cały set zbroi jest 27 potrzebne, nie? Nie, 24? 24 to i tak, żeby każdy miał set diamentowy, to potrzebujemy 2400 punktów. Ja miałam. Więc żeby być z wami szczery, to będziemy potrzebować koło łącznie, no jakbyśmy chcieli 7,5 tysiąca i wszystko, no. Jak nie więcej. No to co, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Ale powiem no. Tak, ja jestem pozytywnie zaskoczony, że to było, bo wydawało mi się, że to już będzie koniec. Ej, to czekajcie, wróćmy do domu i a gdzie jest ten portal w ogóle? No Boże, my go musimy zrobić. Patrz, Maciek. O. Tylko Magda. Aha. Tylko wiecie co? Pamiętacie, jak mieliśmy serię ze Sky Elementa? Pamiętacie. No.
Więc zrobimy, słuchajcie, to tak, tak się umówimy, że ja ten portal będę stawiać w trybie kreatywnym, bo... A, żeby to działało, tak. Problem polega na tym, że jego trzeba ustawiać w jakiejś dziwnej kolejności, a jak się spierdzieli, to żeby, wiecie o co chodzi. Tego się nie da zbić. Tego się nie da zbić, więc tak się musimy umówić. Tak, no, ale tak na survivalu normalnie będziemy expić sobie na te, na punkty i tak dalej. To co, panowie, najbliższe dwie nocki zarywamy, bo expimy punkty. Tak. No, a ten Wojtek natomiast na creative postawił. Może tam, gdzie była arena Widera, co? Ja muszę zobaczyć w pewnej aplikacji, czy mam 24/7 kebabornię otwartą jakąś, wiesz? Taką też do partu. A to dla mnie późno. Też jednego. No. To ja trzeba proszę jednego kebaba? Ty się tam nie mocz, tylko do domu, panowie. Ty się tam nie... No musiałem podmyć się po walce, że Magda, no halo. No. Ale patrzcie, jak nas zrobili, a my już, o koniec, uhuhu. Znaczy, powiem wam szczerze, że... zaskoczenie, tak powiem wam szczerze, powiem. Że jak oddaliśmy tą pierwszą gwiazdkę i tam było coś napisane The End, to ja miałem pewne przeczucia, że tak może być. Ja się nie spodziewałem. Ja się też nie spodziewałam, ale tak nie, no, fajnie. Bo myślałem, że... Znaczy, fajne jest to, że jeszcze nie jest koniec i że jeszcze jest jakby kolejna zagadka, tak? Że musimy dalej dojść, żeby... Ale wiecie, czego ja jestem jeszcze bardziej ciekawa? No. Jak End będzie wyglądał. Domyślam się, że End będzie wyglądać normalnie, bo w Endzie nie ma nic takiego, co... A przepraszam, na naszej poprzedniej serii nie wyglądał normalnie. No to była twierdza cała jedna wielka. No. No właśnie. No w sumie. Bo tutaj spać, panowie. A jak się okaże, że to będzie, słuchajcie, taki klocek jeden na jeden? Tak, i mamy tam stać i ubić smoka. O kurczę. Chyba padnę. No to jednak, ale zaskoczenia pozytywne, powiem szczerze. No, pozytywne. Więc jednak nie ostatni odcinek. Mhm. Jednak nie, ale co? Ja już smutałam. Jesteśmy w szoku, słuchajcie, po prostu. No to Maciek, on to zawsze jest w szoku. On się budzi, otwiera oczy. O, jestem w szoku, słuchajcie, świeci. Tak, Boże, żyje. Tak. Nie, to skończymy. Tak. O Boże, 10:00, nie idę spać. No to tak, to też. Madzia, Wojtku, obróćcie tak, się, kończymy. Kończymy. A, bo ty tutaj jesteś, dobrze, to kończymy. Także no, nasi dzisiaj drodzy, troszeczkę kochani, krócej, widzowie, no ale tak. My musimy odpocząć po walce. Co ty tam, o, samorodków na tworzu. O, ja, także my ci odpoczywamy po walkach. Tak. Mamy nadzieję, że wam się odcinek podobał. Lowki, kiski i besoski, buziakają was mocno. No i słyszymy się za tydzień z portalem netherowym. Tak. Że w ogóle hit. Także była Macia, był Wojtek i byłem ja. Byliśmy. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, do następnego. Pa, pa. See you later, pa. Alligator.